Moi drodzy, chciałbym zaproponować te refleksje rekolekcyjne pod takim tytułem Chrystus w, nie w swojej Warszawie. I te rekolekcje Chrystus nie lub obecny w swojej Warszawie będą miały takie trzy odsłony. Dzisiaj, czy Chrystus znajdzie apartament w Warszawie, a później w poniedziałek nad rzeką, przez którą nie płynie już miłość, i na koniec w kolejce po miskę przebaczenia. Dzisiaj spróbujmy rozpocząć refleksję na temat, czy Chrystus znajdzie dzisiaj apartament w Warszawie. Rekolekcje dla poszukujących. Tak przed laty nazywano te rekolekcje wielkopostne. Dlaczego takie rekolekcje? Bo przed laty, w czasie komunizmu, wielu ludzi miało wątpliwości, czy w ogóle Bóg jest. Świat się zmienił, upadł komunizm, a ideologie negujące Boga trochę uśpione. Ale wątpliwości pozostają. Pozostają czasem wątpliwości w trudnych chwilach, czy Bóg w ogóle jest. Co więcej, są nowe pytania, bo i nowe czasy. Jak być wolnym, kiedy Bóg czegoś zakazuje? Czy Bóg nas nie ogranicza? Czy nie ogranicza naszego szczęścia? Albo jeszcze inaczej, jak żyć Bogiem w codzienności, dzisiaj? Tych pytań sprzed lat o istnienie Boga i tych wątpliwości człowieka wolnego ktoś jednak wysłuchuje. Wysłuchuje bicia serca Warszawy, wysłuchuje serca nieujarzmionego miasta. Jest Pan Bóg pośród swojego ludu. On mieszka w tym mieście od zawsze. W czasie powstania warszawskiego w korytarzach podziemia kościoła świętego Jacka urządzono szpital polowy. I w kącie piwnicy, gdzie spowiadałem, wspomina ksiądz kapelan, panowała nieprzenikniona ciemność. Z trudem przesuwałem się między rannymi. Leżeli ściśnięci obok siebie, stanowiąc jedno męczeńskie ciało pokryte wspólną raną. Ciało, które odzywało się jękiem, skargą i szeptem błagalnej modlitwy. Dotykam rąk. Nachylam się nad biednymi głowami, słucham gorączkowych szeptów i rozgrzeszam, niech się zmiłuje nad wami wszechmogący Bóg. Wydawało mi się, że wszystkich wyspowiadałem. Nie. Pozostał jeszcze jeden żołnierz. Nachylam się nad nim, namaszczam go i pytam, chcesz się spowiadać? Nic nie odpowiedział. Rozumiem. Skończyła się jego męka, bo śmierć wydawała się, że jest jedynym wyzwoleniem z tych piekieł. Jednak kapelan pisze dalej, przesuwam ręką wzdłuż ciała. Jest zimne i nagie. Nie żyje. Trzeba ciało stąd zabrać. Tylko dlaczego zwłoki są stwardniałe na kamień? I po chwili ktoś przyniósł świeczkę. O Boże! Wykrzyknął kapelan. Przed nim, okryty żołnierskim płaszczem, leżał cudowny Pan Jezus z katedry świętego Jana. Leżał Bóg pośród swoich żołnierzy. Wyniesiony z płonącego miasta, zdjęty z krzyża, spoczywał na podłodze w piwnicy. Bóg pośród swojego ludu. Zamieszkał tam, gdzie przebywali mieszkańcy tego miasta. 3 lata później procesjonalnie wrócił do świętojańskiej katedry. Przychodzą do niego ludzie, klękają w milczeniu, szepczą swoje tajemnice. Rozumie ich ten warszawski Chrystus, który mieszka na Starówce w kaplicy Baryczków.
ale też jest obecny w figurze Sursum Corda, stojący przed tym kościołem. Gdy został powalony w czasie wojny, krzyż trzymał wzniesiony ku górze, jakby wołając w górę serca. Jest Bóg, jest miłość i jest wolność. Stoi Bóg na trakcie królewskim. Przechodzimy obok Niego. Stoi przed Kościołem i prosi swoim spojrzeniem, aby mógł zamieszkać dzisiaj w tej Warszawie. Warszawa się zmienia, pięknieje. I Pan Jezus chce, aby również ludzie tu mieszkający byli piękni, godni i prawi, jak przystoi mieszkańcom nieujarzmionego miasta. Stolica naszej ojczyzny, tak jak każda metropolia zresztą, jest centrum polityki, nauki, kultury i biznesu. A Chrystus na krakowskim przedmieściu przypomina, że On też tu mieszka, w Warszawie. I chce tu być, aby to miasto miało swoją duszę, aby nie przeziębiło się w przeciągach nowych ideologii, aby to nieujarzmione miasto nie zdziczało. Chrystus nie zostawił Warszawy, gdy ją bombardowano. Nie odszedł, kiedy komunizm groził mu palcem. A teraz, kiedy przyszła wolność i każdy poczuł, że wszystko zależy od nas, ten sam Chrystus prosi: czy mógłbym zamieszkać u Ciebie? Chciałem wynająć apartament w tym mieście. On chce w nim być, aby to miasto nie było miastem grzechu, miastem kłótni i przetargów. Chce, aby to miasto było miastem ludzi godnie żyjących. Jest jednak pewne symboliczne ostrzeżenie dla Warszawy. Znajduje się w tym kościele obraz przedstawiający Jezusa, który wychodzi z Warszawy, opuszcza Warszawę. Drodzy moi, jak my będziemy bez Niego żyć? Może niektórzy nawet odetchną, że nie będą się musieli z nikim i niczym liczyć. Ale czy da się żyć w Warszawie bez Boga? Czy my się nawzajem nie pozagryzamy? Warszawa się zmienia i rozrasta. Powstają nowe osiedla, ogrodzone, zamknięte, chronione przez agencję. Pan do kogo, Panie Jezu? Mamy instrukcję od mieszkańców, obcych tu nie wpuszczamy. Gdy próbuję telefonicznie, słyszę: Pan w jakiej sprawie? Nie jestem zainteresowany, proszę się rozłączyć. Warszawa wydoroślała, stanęła na nogi, już nie jest w potrzebie. Wygodna, cwaniacka, ironiczna. Nowy posiew. Dlaczego wielu z nas nie potrzebuje dziś Boga? Pytam Adama, studenta Uniwersytetu Warszawskiego, sąsiada prawie przy tym kościele. Dlaczego Twoim zdaniem wielu młodych ludzi oddala się dzisiaj od Boga? I po chwili namysłu młody człowiek mówi: wie ksiądz co? Jest coś w człowieku dziwnego. Jak ma wszystko, jest mu dobrze, to myśli, że gdzieś indziej jest lepiej. Dlatego opuszcza dobre miejsce, opuszcza serce Boga, aby znaleźć lepsze. Kiedy okazuje się, że się pomyliliśmy, niektórzy z nas wracają, ale większość nie. To są duchowi emigranci w Warszawie. Tęsknią i błąkają się po bezdrożach grzechu. Mówi: uciekamy,
bo mamy wszystko. Dopiero jak stracimy, to żałujemy. Oby nam Chrystus z Warszawy nie wyszedł, bo nam może za dobrze. Ale jest jeszcze jedna sprawa. Mówi młody człowiek. Część z nas podejrzewa, że Bóg chce nam coś zabrać. Chce nas czegoś pozbawić. I my się chcemy od Boga po prostu uwolnić. A później okazuje się, że wielu stało się niewolnikami narkotyków, złego towarzystwa, alkoholu, hazardu czy seksu. Emigranci ducha. Warszawa nocą. Kluby pełne zagubionych, pijanych ludzi. Tylko Bóg nie śpi i płacze czasem nad swoim ludem, nowym posiewem Warszawy. Ale bywa jeszcze inny powód naszego odchodzenia dzisiaj od Boga. Może się to wydawać dziwne, bo przecież wszyscy tęsknimy za miłością, ale nie wszyscy chcą być kochani. Miłość tworzy relacje. Jeśli się jest kochanym, to trzeba się jakoś opowiedzieć, zareagować na miłość. A dziś wiele osób definiuje swoją wolność również jako wolność od relacji, od odpowiedzialności, od wdzięczności. Po prostu nie chcą do kogoś należeć. Wolą być niczyim. Bezpański człowiek. Człowiek bez Pana. Bezpański człowiek jest groźny, do nikogo nie należy i błąka się pomiędzy zachciankami a potrzebami. Dziczeje bez zasad, głodny miłości, agresywnie odrzuca każdy jej gest i zamiast kochać, gryzie. Tacy ludzie nieraz sami nie wiedzą, co im jest. Chcą być niezależni od nikogo. Dla wielu młodych ludzi to bycie niezależnym od nikogo definiuje się również w takich stwierdzeniach, że mówią do rodziców: chcę mieszkać sam. I tak mówią też Bogu. Twierdzą, że miłość sakramentalna wiąże im ręce. Mówią: nie chcemy żadnej rady, żadnych przykazań, żadnych ślubów. A para małżeńska w kryzysie udaje się wtedy do psychologa. Skarży się kolegom, żali znajomym, ale do Boga nie idzie. W ostateczności pójdzie do sądu. A Bóg, który ma moc wszystko uczynić, stoi na krakowskim przedmieściu i patrzy na przechodzących warszawiaków i czeka. Może się komuś na coś przydam. Może ktoś nie wytrzyma w tym swoim zamknięciu. Czeka Bóg. Dlaczego czeka? Drodzy moi, w każdym z nas jest coś duchowego i tego czegoś nie jest w stanie zapewnić ani świat, ani my sami. Dlatego Pan Jezus szuka apartamentu, aby w nim zamieszkać. Szuka właśnie tej przestrzeni ducha w nas, która decyduje o jakości naszego życia. I ten apartament nie tyle Bóg potrzebuje, ale my, żeby On w nim zamieszkał. Taka duchowość jest bardzo ważna, bo od Niego zależy jakość naszego życia. Ona w nas jest. Ta duchowość może być stłamszona, zduszona, zapomniana, ale jest. I od czasu do czasu ta dusza nieśmiertelna daje znać o sobie. A kiedy Bóg chce w niej zamieszkać, my mówimy: Panie Jezu, metraż za mały. Dla mnie nie starczy. Dla mojej wolności, dla mojej wygody, upodobań i pragnień. Jeśli Pan Bóg się wprowadzi w moje życie, no to przecież będę się musiał z Nim liczyć. Popatrzcie, jaki to ból wyłączyć telewizor, aby wieczorem się pomodlić.
Jaki to dzisiaj dyskomfort, że zamiast po Facebooka sięgnąć po Pismo Święte. Jakie to cierpienie pójść w niedzielę do kościoła zamiast do hipermarketu, a w lecie wyjechać na działkę. A jednak warto uchylić drzwi swojego serca dla Boga. On nam niczego nie zabierze. Co więcej, On nas wyzwoli z niewoli wewnętrznej. On ma ciekawsze rzeczy do powiedzenia niż paplanina współczesnych mediów i portali społecznościowych. Z Nim nie jest ciaśniej, ale przestrzenniej. Bóg daje wolność i taki stan ducha, któremu na imię szczęście. A przecież każdy chce być szczęśliwy i o szczęście nam chodzi. Więc pozwólmy temu szczęściu zaistnieć. Może zatem warto wynająć apartament Jezusowi. A może nie tylko wynająć, ale również zaopiekować się Bogiem w swoim sercu. Proszę mi nie poczytać to za zuchwałość, ale odwołam się do swojego przykładu kapłańskiego, który mnie wiele nauczył. Otóż kilka lat temu poproszony, abym w Boże Narodzenie ochrzcił dziecko w swojej rodzinie, pojechałem do swojego domu rodzinnego. Duża uroczystość, świąteczny nastrój, cała rodzina, piękne przeżycie. I po mszy świętej wróciliśmy do domu. Zjedliśmy świąteczny obiad, były życzenia, rozmowy. I tak po obiedzie podszedłem do łóżeczka, gdzie było to małe dziecko, niemowlę, i próbuję do niego tak zagadnąć. A ojciec tego dziecka podniósł to maleństwo z łóżeczka i mówi, no niech go sobie wujek weźmie na ręce. Ja tak pomyślałem sobie, taki onieśmielony, to takie małe, kruche, jeszcze mi wypadnie z rąk, więc mówię do niego, to ty go trzymaj, ja do niego będę mówił. I mój chrześniak już nie wytrzymał. I mówi tak, wuju, no to 3 godziny temu nie bałeś się ochrzcić dziecka, a teraz boisz się go wziąć na ręce? I ja tak zawstydzony, właściwie przyciśnięty do muru, biorę to małe dziecko i tak próbuję przytulić do siebie. I w pewnym momencie tak przylgnął to do mnie i tak stoimy obaj chwilę bezpiecznie. Po chwili poczułem, jak bije małe serduszko dziecka. Stałem tak 3-4 minuty. Wieczorem wracam do Warszawy. I to spotkanie z maleństwem nie dało mi spokoju. Pomyślałem sobie, przecież ja co dzień odprawiam mszę świętą i trzymam w dłoniach Jezusa. Czy ja czuję bicie serca Boga? Czy potrafię Go przytulić jak to dziecko do siebie? Pomyślałem, że łatwiej mi trzymać Boga na dystans, zakonsekrować hostię, przyjąć komunię świętą, a później jechać na wykłady i zająć się swoimi sprawami. Co innego jest podejść do łóżeczka i zagadać do niemowlęcia, a co innego wziąć się na ręce. Gdy się małe dziecko weźmie na ręce, trzeba się nim zaopiekować, dać mu poczucie bezpieczeństwa. I podobnie jest z Bogiem. Łatwiej przyjść na mszę świętą, odprawić modlitwy i zająć się później swoimi sprawami. Ale wziąć do serca Boga i zająć się Nim po mszy świętej i myśleć o Nim w czasie swoich różnych zajęć, to jest o wiele trudniejsze, bo oznacza to wejście w proces tworzenia więzi i relacji z Bogiem. Czy możesz mi wynająć swoje serce? Czy możesz się mną zaopiekować w swoim sercu? Bracia i siostry, przyszliście dzisiaj też na mszę świętą. Przyjmiemy komunię świętą. Kto się zajmie Jezusem dziś wieczorem, jutro, rano i w pracy? Mogę tylko wam powiedzieć, że znam takie doświadczenie swoje, że kiedy pamiętam o Nim w czasie wykładów, że jest w moim sercu, to wykłady inaczej wyglądają, inaczej się ich słucha. Myśląc o Bogu, mówię to samo, a nie myśląc o Bogu, mówię to samo inaczej. Bliskość i serdeczność.
Chyba mamy kłopot z bliskością z Jezusem, który chce w nas mieszkać. Jak Go wziąć na ręce? Jak przytulić do serca? Jak poczuć, że ten Chrystus obecny w Eucharystii jest mój, który mieszka we mnie? Zaopiekować się Jezusem przyjętym w Komunii Świętej. A Jezus przychodzi wciąż na nowo i w każdej mszy świętej cierpliwie puka do naszego serca. I ręce mu drżą, bo nie wie, czy zostanie przyjęty, czy odrzucony. Teraz dusza moja doznaje lęku i cóż mam powiedzieć? Bracia i siostry, dusza Jezusa doznaje lęku, kiedy puka do ludzkiego serca, bo nie wie, czy zostanie przyjęty, czy odrzucony. Ale puka, bo jak dalej mówi o sobie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Czy otworzysz drzwi Chrystusowi swojego apartamentu? Czy się zaopiekujesz Jezusem w swoim sercu? Jaka duchowość, taka jakość życia. W tym przeżywaniu obecności Boga w naszym życiu jest jeszcze jedna sprawa. Bóg jest często traktowany jak eksponat muzealny, jako tradycja. W pewnej warszawskiej rodzinie oczekiwano księdza po kolędzie. Wszystko było przygotowane, stół nakryty białym obrusem, na nim woda święcona i Pismo Święte. I mały syn gospodarzy z ciekawością podszedł do stołu i zaczął przerzucać kartki Pisma Świętego. Mama wzięła Biblię z jego rąk i mówi tak: Marcinku, to nie jest do czytania. A do czego? Obruszył się chłopczyk. Przecież to książka. Nie, nie, ona nie jest do czytania. Jak przyjdzie ksiądz, to niech zobaczy, że my, wierzący, mamy Biblię. Eksponat w naszym życiu. Pokażmy go, jak będzie potrzeba, w stosownym czasie. Pewnie duszno mieszkać Panu Bogu w muzeum stęchłych tradycji. Dlatego chcę się przenieść z muzeum do życia. I pyta: możesz mi wynająć swój apartament, swoje serce? Dlaczego mu niewygodnie w tym muzeum? Bo on jest życiem. I aby nasze serce nie było muzeum, trzeba przejść pewną drogę od bycia takim zwykłym katolikiem do człowiekiem, który dokona osobistego wyboru Jezusa. Moi drodzy, tak jak uczniowie, my również pociągnięci miłością zostaliśmy ludźmi wierzącymi, zostaliśmy ochrzczeni. Ale to jeszcze nie oznacza bycia dojrzałym katolikiem, człowiekiem żyjącym Bogiem. W Ewangelii świętego Marka czytamy, jak uczniowie na polecenie Jezusa zaczęli przeprawiać się łodzią na drugą stronę jeziora, by ostatecznie go spotkać, kroczącego po wodzie. I podobnie i nam trzeba przebyć taką wędrówkę, ale w wymiarze wewnętrznym. Przeprawić się na drugą stronę, od siebie do Niego, od rytuałów do życia. Takie przejście stanowi nowe oblicze wiary, wiary żywej, wiary dojrzalszej. A wtedy z pewnością nie będziesz już muzeum, ale twoje serce będzie biło miłością do Boga i do drugiego człowieka. Jak żyć tym Jezusem na co dzień, kiedy Go się ma w sercu? Jak żyć tym Bogiem, który przychodzi w Komunii Świętej do nas? Gdzie się tego uczyć? Czy to w ogóle możliwe? Możliwe. 2 lata temu, będąc w Londynie w angielskiej parafii, pomagałem tam księdzu proboszczowi i zostałem zaproszony przez moich znajomych, którzy mieszkają poza Londynem, mówiąc do mnie: niech ksiądz przyjdzie na kilka dni, trochę sobie odpocznie. Atmosfera w tej rodzinie dość wyjątkowa. Rozumieją się, kochają, szanują. Mają 2 dorastających dzieci. Ja wiedziałem, że żona Piotra to taka duchowa kobieta,
na strychu ma swój pokój modlitwy, tam rano wstaje, oddaje się medytacji, odmawia modlitwy, no nie chcę powiedzieć tak jak zakonnica. I rankiem następnego dnia po moim przyjeździe Piotr przygotował śniadanie, zaprosił mnie do stołu, ale żony jego jeszcze nie było, więc pytam, czekamy. A on mówi tak, siadamy, wiadomo kiedy ona przyjdzie. No ale po kilku minutach wchodzi do pokoju, a Piotr tak cynicznie do niej mówi tak, Neli, co tam w niebie słychać? A ona siada i mówi, medytując Ewangelię na dzień dzisiejszy, myślę, że Pan Jezus chciał nam powiedzieć i wprowadza nas w dyskusję na temat Ewangelii dnia dzisiejszego. Siedzieliśmy przy stole z 50 minut rozmawiając o Ewangelii. Później wszyscy poszli do pracy. Tak się rozejrzałem po domu, nie to, żeby coś ukraść, ale byłem ciekawy, jak oni żyją. I patrzę na ścianie. Jest obraz, a właściwie trzy zdania oprawione jak obraz. Podchodzę i czytam. Czytam, Chrystus jest drogą tego domu. Milczącym słuchaczem każdej rozmowy. Niewidzialnym gościem przy każdym posiłku. Pomyślałem sobie, gdzie ja jestem? W niebie? A na dodatek moi gospodarze mają taki zwyczaj, że jeśli ktoś wychodzi z domu, to tak jak my wychodzimy z domu, niektórzy mówią cześć, do widzenia, pobożniejsi mówią szczęść Boże, a oni wychodzą z domu, pozdrawiają się w ten sposób, kocham i idzie. No i tak obserwuję to życie codzienne swoich znajomych. Piotr jedzie na zakupy, wychodzi z domu, mówi kocham i poszedł. Później córka wychodzi na studia, kocham, poszła. Ja mam wyjść po 6 wieczorem i nie wiem jak wyjść. Więc mówię, kocham, brzmi to kiepsko. Ksiądz musi kochać, więc kocham. I pyta ich wieczorem, skąd wyście zaczerpnęli taki sposób na bycie taką serdeczną rodziną i tym pozdrowieniem siebie, zostawianiem kogoś z takim słowem, kocham. I Piotr mówi do mnie wtedy tak, wie ksiądz, jesteśmy na niedzielnej mszy świętej. Jak przyjmujemy komunię świętą, to mamy takie poczucie, że Chrystus nas tak ogarnia swoimi ramionami, przytula do siebie i mówi, kocham. I żeśmy tak zdecydowali, że tę mszę świętą, która dokonuje się w kościele, przynosimy do domu. A w domu wie ksiądz, no czasem nerwy, czasem złości. I wtedy, kiedy człowiek chce coś powiedzieć, to zamiast powiedzieć coś źle, mówi, kocham, wszystko się rozpływa. Przenoszą Eucharystię do domu, z kościoła. I tym słowem kocham, uściśnięci przez Boga, cały tydzień echem się rozchodzi niebo w domu. Spróbujcie sobie tak jutro w domu, kiedy cię ktoś zdenerwuje, za coś mu powiedzieć przykrego, że kocham. Wracam z tych wakacji, opowiadam to w sekretariacie w swoim uczelni, że taki miałem takie spotkanie z wydarzeniem. No i sekretarka wychodzi o 4 z pracy i mówi, kocham, księże rektorze, mówię, uspokój się. Jak przełożyć zupełnie taką treść głęboką, Bożą, na to, żeby nie przeklinać, chce cię nerwę cię poroszą, ty sobie w sercu mówisz po cichu, kocham. Czy możesz wynająć mi apartament? Czy znajdę apartament w tym mieście? Nie muzeum, ale serce żywe, które czeka na mnie. Jest taki wiersz Różewicza, który bardzo mnie dotyka. Przyszli zobaczyć poetę. I co zobaczyli? Człowieka siedzącego na krześle. Skrył twarz w swoich rękach. Nad czym pan teraz pracuje? Co pan robi? Robię nic. Przemyśliwuję życie. Ciężko pracuję. Robię nic. Myślę nad życiem.
Kiedyś ksiądz Jan Twardowski napisał swoją słynną myśl: spieszcie się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Może warto dzisiaj na tym krakowskim przedmieściu powiedzieć jeszcze inaczej. Spieszcie się mądrze żyć, bo życie tak szybko przemija. Myśleć nad życiem. Przemyśleć życie. Myślenie jest rzeczą mozolną. Dużo wiemy, ale często mądrzy nie jesteśmy. Nie mamy przemyślanego życia, spraw, wydarzeń. Mamy dużą wiedzę, ale często nie mamy mądrości. A mądrość jest sztuką dobrego życia. Kiedy mądrość kuleje, trudniej duszy wznieść się na wyżyny. Dlatego świat się spłaszcza i uzwyczajnia. Zbigniew Herbert pisał kiedyś: mądry człowiek jest po to, żeby myśleć sam na własny rachunek, nawet przeciwko wszystkim. Za to jest opłacany albo bity, wszystko jedno. To jego psi obowiązek. Myśleć nad życiem. Wierność myśleniu jest formą ascezy. Dlatego spieszcie się mądrze żyć, bo życie tak szybko przemija. Amen.